Marcelinko, kochanie, idziesz już spać? Nie, mamo, nie. Jeszcze chwilę poczytam. Dobrze, tylko nie siedź za długo. Dobrze. Zastanawiałam się, w jaki sposób mogę dowiedzieć się coś więcej na temat zaginionych piratów. Znalazłam kapitana statku Sloop, starego, dobrego pirata, który zwał się Invictus Barbarossa, a przyjaciele wołali na niego Rossa. Postanowiłam wybrać się do niego z wizytą. Podobno był przyjacielem zaginionej załogi. Mam do niego interes. Fajnie by było, gdyby przyjął moją propozycję. Od 50 lat. Wiele rejsów przebył, ale nadal się trzyma. Kapitan Invictus Barbarossa? Zależy w jakiej sprawie. Pirackiej. Dla przyjaciół Rossa. A o co chodzi? 3 lata temu wiele mówiono o zaginionym statku na morzu, tunelu był to jeden z najstraszniejszych piratów. Oczywiście załoga była w tym czasie na pokładzie. A, no tak. Starzy dobrze znajomi. Zawsze mieli sporo rumu i złota, więc zawsze się dogadywaliśmy również. Straszni piraci i dobrzy znajomi. A do czego tak w ogóle zmierzasz? Jedno słowo. Skarb. Przecież wszyscy wiedzą, że znaleźli go jacyś harcerze. Po co mi to mówić? Wszyscy wiedzą, że piraci to krętacze i egoiści. Hola, hola! Uważaj, do kogo mówisz! Z moich notatek wynika, że oni są tak nieprzewidywalni, że prawdy mogą nie domyślać się nawet ich dobrzy znajomi. Ktoś tu za dużo myśli. Czarne chmury zbierają się nad horyzontem.
Znałem tych piratów, a nie na tyle dobrze, żeby móc ich osądzić. Po co mi to mówisz? Dobry stary pirat. Mam dla ciebie pewną propozycję. Odnajdziemy zaginiony skarb, a przy okazji dowiemy się czegoś więcej, żeby sprawiedliwości stała się zadość. Sprawiedliwość! Jedyną sprawiedliwością dla pirata jest wór monet! Barbarosso, mogę liczyć tylko na twoją pomoc. Przyjmujesz propozycję? W sumie... nie mam nic do stracenia. Bierzmy się do roboty, raz sam. Nie będzie mi się łatwo pracowało, bo przecież pirat to pirat. Zabrałam go do swojego gabinetu. Nie wiem czemu, miałam dziwne uczucie, że w każdym momencie może wywinąć mi jakiś numer. Zaryzykowałam. Już się stało. Sporo złotych monetek musiałaś wydać na ten swój gabinet. Ano, jak się wyszło. O, co? A, pamiętam każdego z nich bardzo dobrze. A, Felix. Zawsze czytał dużo książek. A, Leon. Największy materialista z nich wszystkich. A, i Rita. Słodka, wiatka, niewinna ściczotka. I Tamara. Sprytna dziewucha, kapitan, jak on miał na imię, ciężki charakter. Wszyscy różni, ale jedno ich łączyło. Rum jest złoto. Tworzyli prawdziwą piracką rodzinę. Aż łezka się wokół kręci, jak pomyśleć, że już ich nie ma. To nie jest właśnie charakterne. Zgłupiałaś? Przecież nikt o nich nie słyszał. Ani nikt nie widział ich od 2 lat, a ty przychodzisz tu i mówisz mi takie rzeczy. Przecież oni zmarli w taki okrutny sposób. To niemożliwe, żeby ktoś z nich przeżył. Taka wiadomość mogłaby wstrząsnąć całe morze. A żeby tylko morze, oni siali największy postrach na świecie. Ciszej! Ciebie jako opłacalna. A w dodatku już wcześniej się zgodziłeś? W sumie, sam nie wiem. Zresztą podanie ręki piratowi i tak nic nie znaczy. Tchórzysz? Ja? Nigdy! To właśnie chciałam usłyszeć. Pierwsze miejsce, gdzie musimy się udać, to... jakaś dobra knajpka. W sumie już dobrze nic nie byłam. W końcu mówisz w moim języku. Jasne.
Nie ma co robić. Nauczę się tych piosenek. Musisz polać? Tak. Coś naprawdę mocnego. To może... O! Masz tutaj zdjęcia całej załogi, ale ten tego nie poznaje. Nie wiesz, bo on zajmował się tylko pewną robotą. Ale to Majtek. Majtek? Jaki Majtek? No ten, z jakiego nie załogi. Specjalny wykładu. Specjalnie dla was. Jeszcze na chwilę. Tak, ty. Coś jeszcze podać? Poznajesz może tego człowieka? Pierwszy raz widzę. Patrzcie, ale to bardzo dużo robię. Znam twój sekret, barmanku. Pierwszy raz widzę tego człowieka. Nie przypominają ci te zdjęcia kogoś? Nie, nie zgrywaj głupka, bo wiemy, że o takich nie należysz. Za nic o nich nie wiem. Albo powiesz, albo... Naprawdę, wybaczcie. Powiesz nam to, co będziesz mówił. Dlaczego tak myślisz?
Ciekawe, co Magda. Pewnie sobie żyje jak król. Chodź po tym wszystkim. Najpierw zabawię się z ludźmi. Dlaczego nie odpowiem? Ile ja bym dała za jeden taki wieczór w torcie ze znajomymi? Rozmyślałam. No, czy nie powinniśmy głębiej zostawić taki statek? Hej! A co wy tutaj takie tak same stoicie? Nie święcujecie wygranej bitwy? Zatopiliśmy statek! Poszedł na dno! Ale w sumie jeden w tą, czy jeden w tą. I tak nikt o nas nie usłyszy. Ale coś masz? To nie to, co kiedyś. Za nas! Najstraszniejszych piratów! Zapomnianych pogromców! Tak jest! Tak, kapłanie. Hej, wiecie, co się dzieje z kapitanem? Dziwnie się zachowuje. Chyba ma zaraz nam wszyscy powiedzieć. To dostaliśmy wiadomość od starego przyjaciela. Majtka.
podziękować za oglądnięcie i za wsłuchanie się w cały scenariusz. Ogólnie też wspomnimy wam trochę o fabule sprzed 3 lat. Torytka. No to tak, 3 lata temu była zaginiona załoga, tak? Rita, Tamara, Felix, Leon i kapitan statku. Co się z nimi stało? Oni pomagali nam 3 lata temu odnaleźć zaginiony skarb. Jednak podczas tej bitwy okazało się, że no, przeszli na drugi świat, zostali martwi. Jednak ostatnią noc naszej wędrówki pomogli nam, dzięki czemu znaleźliśmy skarb. Ale co się teraz okazuje? Okazuje się, że to nie był cały skarb. Że jest go jeszcze więcej. A to była tylko namiastka. Tak, że no mamy jeszcze więcej tego złota, tak? No i odgadnęła to nasza pani badacz, która wypływa teraz w podróż, aby odnaleźć nie tylko skarb, ale i zanim ginioną załogę, bo podejrzewa, że to oni wzięli skarb, udając martwych i wypłynęli w dalszą podróż. To tak, jutro wypływacie w swoją wyprawę. Każdy patrol to każdy inny statek, każdy patrolowy to jego kapitan, a wszyscy członkowie grupy to członkowie załogi, tak? Jutro będziecie poznawać naszą zaginioną załogę, starać się ją odnaleźć, pomagając przy tym Majtkowi, a może badaczowi i kapitanie Barbarosie. Dlaczego? Bo Majtek jest dalej członkiem załogi. Chce chronić swoją rodzinę. Pamiętajcie, ogólnie rzecz biorąc, nie będziecie poznawać tylko zaginionej załogi, ale też załogę piratów, którzy chcą no, utrudnić to wszystko tak naprawdę. Oraz poznacie, tak, poznacie też nieznane lądy i inne statki. Nie będziecie się nudzić, czeka was dużo ciekawych zadań, dostosowanych do waszych wieków, więc myślę, że będzie naprawdę super. I życzymy miłego dzisiejszego dnia. Chciałbym złożyć ogromne podziękowania Maciejowi Misiewiczowi, ponieważ gdyby nie jego dramatyczna, bohaterska, odważna i karkołomna akcja, polegająca na zdezerterowaniu ze szkoły poprzez okno, dostanie się przez dzikie hordy przeciwników. Mimo tego, że rzucali mu kłody pod nogi, on jednak przyniósł nam przedłużacz, dzięki któremu nasz laptop nie padł. Dziękujemy ci, Macieju. Dzięki tobie ten kominek się udał.